witam serdecznie, dobry lot. Mamy dzisiaj 14 sierpnia. Zgodnie gdzieś tam z naszym planem pierzeniowym chciałem pokazać postęp pierzenia gołębi względem tego programu, który został wdrożony firmy Naturalis, mojej firmy. Przygotowałem sobie tutaj na zewnątrz, bo w gołębniku mamy dzisiaj niesamowity ukrop. Kilka gołębi. Przygotowałem sobie kilka tych samych gołębi, aby było porównywalne. Także zaraz pokażemy z bliska, jak wygląda proces pierzenia u nich. Gołębie oprócz tego, że puściły lotki, zaczęły pierzyć się już po sobie. Tak to wygląda. Na ten moment te pióra nie są zrzucane naraz, tak jak co niektórzy tam twierdzili. Na początku nie było widać tych różnic, natomiast no jest to tak mniej więcej co kilka dni gołąb wypuszczał pióra na początku. Teraz te przypuszczam dorosną, puści następne. Drugie skrzydło to samo. Gołębie zaczynają już puszczać pióra po sobie. Jest to ten sam gołąbek, o którym wspominałem wcześniej. 1039, zdobył 9 konkursów w tym roku. Był na wszystkich lotach. Zaraz tutaj drugiego z samczyków, który był też oglądany, wyciągniemy. To jest gołąbek 18230. Ten też był na wszystkich lotach. Ten ma zrobione 12 konkursów. Tak wygląda jego proces pierzenia. No tutaj tych piórek też tak nie widać dokładnie, bo one dopiero zaczynają dorastać. Natomiast proszę mi wierzyć, jest już tutaj rzadszy po sobie w pierzeniu, bo już wymienia tą okrywę. Zostało mu 6 lotek do zrzucenia. Jeżeli chodzi o ogon, jeszcze nie zaczęły pierzyć ogonów. Ogon to jest jeden z ostatnich etapów pierzenia. Natomiast już po sobie, już widzę na karku i na ciele, piórka zostały zrzucone. Zaraz wyciągnę kilka samiczek. U samiczek troszeczkę to wolniej wygląda. Mam dwie samiczki, które nie były na ostatnim locie. Swoją drogą mogę pokazać, jak powinna wyglądać budowa gołębia u mnie. Wtedy może siedzieć śmiało u mnie w gołębniku. Samiczka jest na takim etapie pierzenia. Z tym, że zaznaczam, ta samiczka nie była na ostatnim locie. Też już po sobie się pierze. Gołąbką za niedługo zaczną się kluć jajka. Po powrocie z ostatniego lotu zostały razem. Na ten moment nie jest już tak intensywnie podawana maślanka. Jadę tylko według programu pierzeniowego. Ostatnia z samiczek, ta już w tym roku trafi do woliery. Jest to moja ciemna. U tej pierzenie odbywa się w ten sposób. Gołębie są regularnie kąpane. Raz w tygodniu mają możliwość kąpieli. Oprócz tego są karmione karmą rozpłodowo-lotową połączoną z pierzeniówką w proporcji pół na pół i wszystkie dodatki zgodnie z programem żywieniowym, czyli jeden dzień jest podawany produkt, drugi dzień jest czysta karma i woda. Mają dostęp cały czas do minerałów, grytów i tak sobie siedzą, odpoczywają. Gołębie nie są teraz puszczane na obloty. Aby nie złapał ich jastrząb, tu też budowa nienaganna. Jeżeli chodzi o układ kostny, to samo. Każdemu życzę uhodować takiego gołębia. Dziękuję. Dobry lot.